Witam, witam gwintowników, proszę państwa, niespodzianka. Rozpoczynamy dzisiaj event na Halloween, tak naprawdę od 28 do 3 potrwa, więc bardzo, bardzo krótko. Myślałem, że to będzie długi event, ale trzeba się spieszyć, nagrody bardzo zacne, już wam wszystko przedstawiam. Łapka, subik, wiadomo. No i dzięki dla patronów wspierających, proszę państwa, mamy Świętuj z nami Seowin. Nie wiem jak to się czyta, było kiedyś już w becie, ale mamy kolejny ten event z naszymi wampirami, ze zjawami tutaj. Zobaczcie, że ukryty kontra stary Tasaka. No jest ciekawie, jest ciekawie. I teraz, żebyście wiedzieli jakie są nagrody, to możemy sobie kliknąć. Mamy tutaj wydarzenie świąteczne 28 października do 3 listopada. I tutaj jest na przykład Alp, tutaj mamy krasnoludy, mamy tu jakieś baniaki takie z dynią. Jest ukryty, jeszcze jest jeden krasnal, też taka zjawa, to było na trailerze. Dodatkowo mamy tutaj skórki sklepa. I jest jeszcze taki rewers z jednej, drugiej strony. To wszystko można zdobyć wygrywając partię i zdobywając takie kufry po prostu ze skarbami. Już te kufry sobie nafarmiłem, żeby wam pokazać jak wyglądają nagrody. I po prostu za wygrany meczek dostajemy taki kufer i już od razu przejdziemy sobie do naszego sklepu, bo w sklepie tutaj najwięcej się dzieje teraz. No i cóż, zaczniemy od ozdób. Mamy tutaj ozdoby, zestaw sklepa. Tutaj mamy tak, skórka sklepa neutralna, czyli możemy sobie sklepem pyknąć. Do tego jest bibelot dyniogłowy, tylko ze sklepem do wykorzystania, to też na trailerze było. Dalej jest jeszcze awatar i tytuł, nie? Coś takiego. I to jest tylko w ramach sklep i sklep dyniogłowy. No, tylko na ten event. Później można samego sklepa bez tych bibelotów kupić. Starego Tasaka 25 złociszy. Zestaw wiedźmy tutaj z nekuchem. I to można sobie za pył od razu łupnąć. Łup, łup. I wszystko jest, wiedźma, ramka. Jest super. Osobno można sobie tego dyniogłowego też kupić. I wraca ukryty z tą ciemną zbroją. Coś takiego. Czy mamy jakieś jeszcze pakiety? Pakiety tutaj nie. Ale żeby otworzyć te nasze skrzynki, no to wchodzimy tak jak otwieramy beczki i tutaj już przygotowałem 4 takie zapomniane krasnoludzkie skarby. 4 winy poszły, dzisiaj też sobie zagramy. No i zobaczymy co tu poleci, nie? Może rewers, może awatar, może ramka, może jakiś tytuł. Tak jak to było kiedyś na bałwankach, na tych kopertach ze szczurami. Także wracają, tylko tym razem nie musimy klikać nic na planszy, tylko musimy wygrywać potyczki. No na razie pył, na razie pył. Na razie pył, myślę, że będzie 4 razy pył, co? A lipa. O, upiorny wojownik, dobra, mamy tytuł. Upiorny wojownik. O, i mamy awatar karczmarza. No i super, takiego ducha zjawę krasnoludzkiego, super. No to karczmarz poleciał, mamy jakąś tam rameczkę kupioną, tytuł jest. I tutaj zobaczcie, takie latają Batmany różne, wampirki, nietoperki. Teraz tak, weźmiemy nekucha, czy tego, powiedzmy, że tego. Tutaj mamy, o, tutaj mamy to, o, pasuje ten kapelutek. Pasuje. I mamy na przykład upiorny wojownik, no i super, upiorny wojownik. I dzisiaj zagramy z tej okazji upiorami, zagramy upiorami na KP, bardzo mocna talia, która była grana na Openie. W większości przypadków Królestw Północy, jeszcze była tarcza grana, ale te upiory, dziady ponure, no to jest naprawdę mega rzeźnia, jeśli tutaj jakąś kontrolę byśmy chcieli stosować. Naprawdę bardzo, bardzo mocny deck. Deck wyszedł z niczego, ale jeśli no, nie zatrzymamy tych łuczników, no to jest bardzo ciężko w ogóle zatrzymać ten deczek. Gramy na mobilizacji, czyli możemy sobie zagrać żołnierza, wzmacniamy go o 3. Bardzo często stosowany na łucznika, ewentualnie na tego kedweńskiego upiora, nie? Później z kontroli mamy no Filipę, mamy Falibora, mamy Koroko, mamy tutaj zakazany lawinę i do tego cały czas z redańskiego leci, tutaj z balisty leci, no i z tych upiorów. Naprawdę bardzo dużo punktów takich pasywnych z ataku można tutaj zrobić co turę.
No i jest Zygmunt, jest Rondwit, żeby też ewentualnie sobie upiora później na jedynce podbijać. Zagrywamy kolejnego żołnierza i on cały czas się wzywa. To też spoko. Adelia na łucznika, Desant Oneiro, żeby wyciągać potrzebne karty. No i takie techy jak wywiórka na jakiś przeciwny tutaj spell z echo zdecydowanie warto. Rycerz może być grany na przykład z Desantu za 12 punktów, nie? Tak samo Radowid za 9 plus tam buff z tym pancerzem. Także piekielnie mocny deck. Nie spodziewałem się, że coś innego wypłynie z Królestw Północy, ale no jednak się da coś fajnego stworzyć. I do klimatu dzisiaj niech będzie Gaunter, niech będzie plansza Gauntera, rewers Krwawej Klątwy. No i też te rewersy będzie można zdobywać, nie? Mam 99 level podru. Próbujemy zdobyć, trzecia ranga wbita. I łupiemy, łupiemy po jakieś kolejne łupy. I ciekawe od trzeciego, kto będzie w podróży, bo myśleliśmy, że ten event to jest trochę taka zapowiedź, że jakiś Regis poleci, a chyba podróż będzie związana z zupełnie kimś innym, nie? Także no ciekawie. Od trzeciego, jak się skończy ten event, to od razu podróż latuje. I jak się tam kolejny sezon jeszcze skończy, to będzie znowu dodatek. Także tu w gwincie trzeba przyznać, że pod koniec roku przycisnęli Cyberpunk dopiero w grudniu albo w przyszłym roku, więc nie ma co się spieszyć. Można jeszcze trochę w gwinta pograć. No to tak. Zobaczymy jakiegoś rywala i z tego co widziałem, za wygraną dostajemy tą skrzynkę, więc trzeba wygrywać. Ale przynajmniej jakiś awatarek poleciał. Chciałbym chociaż jeden z tych dwóch rewersów. Pamiętam jak te bałwanki leciały, to udało mi się jeden zdobyć, a chyba tych bałwanków nazbijałem z 300. No ale tu może być lepiej, nie? Chociaż pyłu też poleciało. I teraz tak. Grają na dar, więc to mi się na pewno przyda. To jest fajny starter. Na razie to out. Mamy Redańskiego. To nie jest pewne. Drugi łucznik. Bez desantu, nie? To jest fajny starter z drugiej strony. Mamy Oneiro. Oneiro możecie też grać przecież w desant. Żaden problem. Więc to można tak się przewinąć, że to jest szok. To powiedzmy, że ty out. I Oneiro jest bardzo spoko. A my zaczynamy w sumie. No to... to niech będzie. Niech będzie 6 punktów na start, bo to jest fajne rozpoczęcie. I tu jak będę widział jakieś echo, no to też można sobie wywiórkę ewentualnie wyciągnąć. Ale raczej będzie przewika, nie? Raczej będzie przewika. Nawet na Rembajło. Kawierz. Z drugiej strony możemy zrobić na razie tak. Bo jednego łucznika mogę poświęcić, drugiego zdecydowanie nie. Drugi będzie grany z Adalią i będzie grany z naszym liderem. Żeby mieć dwa razy łucznika w drugiej, trzeciej rundzie. Zależnie czy on tam będzie grał, czy nie. I tak, jest poli. O kurde, przesunął mnie. No to bolało, nie powiem. To teraz tak. Na razie balista. Na razie balista, tak bez problemu. I myślę, że tutaj Oneiro przycisnę jakieś bardzo mocne punkty. Albo rycerz, żeby nim się nie zatkać później. Albo będzie czarna magia rzucana. A zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, to poszło na 6, no bardzo dużo. Z drugiej strony nawet Sirocco by się opłacało na to rzucić. Bo to naprawdę będzie buffowało w cholerę. A jeszcze z trzeciej strony można to obić i lawiną, nie? Też można. Myślę, że tak zrobimy. Zrobimy tak. I mamy na razie 16, 8. To jest bardzo fajne na te driady. Bo one wchodzą czasami na 5. Czasami na 6, ale to można obić, nie? Kurde, chociaż teraz to na 6 wchodzi. Teraz to niestety weszło na 6. W sumie mógłby być pas, z drugiej strony też zakazany by teraz wszedł ładnie. Ale nie. Zrobimy tak. Zrobimy tak i on teraz musi dograć. Bo jeśli ja będę na przykład trzecią rundę zaczynał,
to mogę sobie od razu łuczników ustawić dosyć szybko. No i on będzie musiał coś tam grać. Nie wiadomo, że może mnie skontrować, ale ciężko skontrować od razu dwóch w jednej. Więc to jest trochę tak jak z mirrorami, jak było na odkrywkach, nie? Lepiej pierwszy zaczynać. Dobra, tu mamy coś takiego. Wiewióra. No ta wiewióra teraz niepotrzebna. Chyba, że nie będzie bardzo mocno grał, to super by było, ale... No trochę się boję, że on będzie grał na 2-0. Bo on wie, co to za deck, nie? Jak ja się nie zdążę rozpędzić z liderem, no to on mnie może dojechać na punktach. Chociaż z drugiej strony też dosyć wolno to skoja się rozpędza. Czasami szybko, jak jakąś Eifnę tutaj wrzuci. Jak na przykład Driady nie skontruje. No kurde, Oneiro. No i Pawko. Okej, no to zakazany. To nie ma co. Mamy przecież dostęp do Sirocco. Ale tutaj to warzywo srogie poszło z jego strony, bo wykorzystał lidera na nic. Wykorzystał kartę silnikową w takim momencie, gdzie praktycznie no nie miał ochrony. Dobry człowiek. To było głupie. Teraz tak, ten idzie na 6. To jest akurat fajne zagranie, bo mamy tutaj jedynkę i on ma szóstkę, więc no muszę go przebić jakoś mocno, nie? Muszę go przebić jakoś mocno. Nie wiem, czy zaraz u mnie właśnie lider nie poleci. Albo Adalia. Chyba Adalia poleci. I to jest tak, Oneiro. Tak, poleci Adalia, bo ja już muszę się rozpędzać, nie? Moja prawnuczka dokona wielkich rzeczy. Wieczny ogień i prostemu uczniowi. Tu mamy 6. To jest na 1. Powiedzmy, że tak. Zobaczymy, czy spasuje. Jeszcze jednego muszę sobie zostawić ewentualnie na trzecią rundę krótką. Ale też na przykład fajnie grać mobilizację na Radowida, już na całkiem totalnie krótkiej, nie? Żeby też te punkty od razu zrobić. Bo ten łucznik jest fajny na długich. I teraz tak, jak będzie mi to zbijał, no to Radowid wchodzi na pancerzu. A jak nie, no to Zygmunta rzucam, żeby tą wiewiórkę później w trzeciej zmuliganować. Na razie wam szczerze powiem, grałem 4 mecze i 4 wygrałem tym deckiem. Dobiłem sobie tą podru. Ale może się okazać teraz rywal za trudny. A gra, coś tam gra. Fałwę, no to już jest moc, to już jest moc. To już jest naprawdę moc i nie mam dostępu do Sirocco, nie? Nie mam dostępu do Sirocco. No to u mnie chyba lider idzie. Ale gdyby on mi teraz lidera wyciągnął i byśmy byli na równych kartach, to bardzo źle. Nie, to bardzo źle. Znaczy ja mam inną opcję, bo tutaj na 12 wchodzę. To jest 13, to i tak jest remis. Tylko bym się musiał dziada pozbyć, nie? O, tutaj na przykład z Kedweńskim też można zagrać. Dobra, to wiecie co? Na razie zagram tak. Bez lidera, jeszcze bez lidera. Najwyżej lider później w Radowida pójdzie. Ale mam jednego upiora. Dobra, Sirocco. Sirocco tu. No to teraz jest niebezpiecznie. Teraz jest bardzo niebezpiecznie. I proszę państwa, będziemy tego zbijali. Ale myślę, że u niego teraz pas, co? Jeszcze nie pas? No to teraz bym musiał go przebić. Teraz zdecydowanie bym musiał go przebić. On ma jeszcze tam przyrkę jedną. Przyrka będzie mocna, bo tutaj drzewca wzmacnia. No to jest przyrka, nie? No to teraz Zygmunt jako kolejny silnik. Nadal nie przebijam. To nie ma symbiozy. Wydaje mi się, że za chwilę pas u niego. Kurde, ale mnie wyciąga. Chyba, że ma tak dobre karty. Kurde, obrońcę jeszcze ma. 2-0 by mnie pokroił? To by była hańba, naprawdę hańba.
teraz tak. No ale chyba 2-0. 3, 2. Dobra, to robimy tak. 3, 2. Pyk. No może być 2-0 niestety. Ja tu nie mam w ogóle punktów. I zobaczcie, ile ten wiedzący zrobił, nie? Ile mi wyciągnął. No a niefortunnie to wyszło. Wszystkich 2-0 robiłem, to teraz oni mnie. Wystarczy się odpalić, nie? Z odcinkiem. No dobra. Teraz tak, odrodzenie natury ewentualnie bym wywalał. Kurde, tak myślałem, żeby tą driadę ścisnąć. Ajajajajaj. To było głupie. To było głupie. To teraz tak. Pyk. 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 Ale to jest fatalne. To jest na razie fatalne. No i teraz spasował. No to spoko, okej. Łupiemy raz, łupiemy dwa. No i ta wiewiórka wygna odrodzenie, nie? Bo to jest na echo. No to teraz mi się udało. Kurde, wydaje mi się, że on by to zrobił. Chociaż miałem jeszcze troszkę tych... No miałem tu jeszcze na łucznikach 4 punkty. To może by nie zrobił. A ma tam jakąś fajną kartę. No tylko, że mi tutaj zostaje desant, nie? Zostaje mi desant. O, z desantu mogę zagrać rycerza przecież. I muszę sobie jakiś starter otworzyć, więc... Filipa jest mega. Czy mam tu coś lepszego? Szczerze nie. Zostawiam. Zostawiam. To jest fajny mój starter. On ma tego lidera, ale spróbujemy Filipą skosić. I tu jadę bardziej pod swoje punkty, czyli na 12. On wywalił Sirocco, więc ewentualnie lawinę może wrzucić. O kurde, Novigrad. Co za gnyb. Co za gnyb, serio? Cały Novigrad ma. Dobra, będzie rip. Mogliśmy to załatwić po 6-2, no będzie rip srogi. Chyba, że się czymś zatkał, ale nie, już krasnalami się nie zatkał. No to bez paczki, zagramy jeszcze jedną. Tym razem bez paczki. Chociaż muszę przyznać, że ten deczek jest bardzo dobry. Na razie będę miał 4-1 na tym deku. No chociaż tutaj... Trójka jak... Jak trójka walnie w ten... Okej, driada. Driada idzie na 6, nie? No to super. No dobra, RNG weszło. I mamy 12, czyli mamy tak naprawdę 24-7 i on musi dożyć... Kurde, jest szansa wygrać. Tylko, że on ma tutaj Gorda. No, tylko, że on ma tam Gorda. Powinien mnie przebić. Nie no, Gord ma więcej. Dużo miał tych speli. Chyba, że to nie jest Gord. Jest. 15. Ajajaj. 2 punkty. No ale cóż, no. To nie wyglądało dobrze. To nie wyglądało dobrze, ale i tak ładnie, ładnie poszło. Tylko teraz chciałbym wam potwierdzić, że nie dostaje się paczki za przegraną, tak? Tak, nie dostajemy paczki za przegraną. No to teraz spróbujemy wygrać. No to teraz wiecie, że na 100% nie ma. Chociaż tutaj jakoś wrócę. Nie, nie ma. Nie ma na pewno. A za wina 4 się dostaje. Bo 4 wygrałem, więc... Jedna paczuszka. No i dajcie znać, czy coś już wam poleciało z tych... Bibelotów, czy kupiliście jakiegoś szupa, czy tam wam działa, bo też widziałem, że chyba ten sklep na razie... Jakieś miał problemy z bibelotami, no zobaczymy. Niemniej zawsze to tak fajniej o jakieś bibeloty zagrać, niż tylko meczyki. No niektórzy już podróż mają skończoną. Ja też walczę o ten skin Ciri, bardzo fajny. No i dzisiaj jeszcze mamy Gwensdaya, to w ogóle. No cóż, ale pierwsza przegrana tym deckiem, niemniej mega mocny.
Linka na pewno znajdziecie na mecie, ale spróbuję wam jeszcze podesłać. No i sprytne. Teraz gramy Mirrora. Całkiem sprytne. Teraz gramy Mirrora, to w ogóle może być lipa. Ale powiedzmy, żebym pierwszą oddał, to on może grać na 2-0. Musiałbym wyczuć, kiedy on będzie grał na 2-0. Ewentualnie ja bym grał na 2-0. To też jest bardzo możliwe. To jest spoko, to się przyda. Tutaj naprawdę na 2-0 jest opcja. Jest opcja. Rozkładacie wszystkich łuczników z Adalią, z liderem i zaczynacie łupać. Ale z drugiej strony, jak ktoś wam tam Filipą wjedzie, Faliborem, no to wy już nie macie czym grać i jesteście pod kartą, nie? Tam są dwie strony takiego Mirrora. Wszystko zależy, czy się zatkał, czy nie. Czy ma czym grać, na przykład w drugą jest przygotowany. Czy jednak bardziej liczy na trzecią. Ale tutaj trzeba się z tym właśnie liczyć, że na takim Mirrorze może ktokolwiek grać na 2-0, nie? Bo jednak rozkładanie się szybciej, nawet w trzeciej rundzie, to jest lepsza sytuacja. To jest dużo lepsza sytuacja. I teraz tak, łupiemy w ten sposób, walniemy tego łucznika jednak. Bo gdybym nie dobrał, to w najgorszym wypadku mamy desant, nie? Ale desant też może być wywalany przecież przez wiewiórkę. Dlatego tu się gra wiewiórkę. O kurczę! Trebusz powiadasz? Trebusz powiadasz, tak? Będziesz mnie tu obijał. Najwyżej z desantu poleci Radowid, ale bardzo się boję, że dostanę na desancie właśnie wiewiórkę. Okej. Okay. Wieczny ogień i prostemu łucznikowi pomoże. Muszę spróbować. Raz, dwa. No to jest mnóstwo punktów oczywiście, ale wiewiórka może polecieć. No nie zdziwię się, nie? Nie zdziwię się, teraz może zakazany lecieć, teraz może lecieć Sirocco. Wszystko się może zdarzyć, to jest magia, to jest magia. Magia to miejsce mocy. Teraz tak, byk. Na razie balista. Zobaczymy. Bo on na wiewiórkę też nie może sobie pozwolić, o właśnie. Na wiewiórkę nie mógł sobie pozwolić i spróbujemy na 2-0, co? Chociaż bardzo słabo zagrał. Więc raczej goldy mu zostały. A ten, wiecie co, ten trebusz jest całkiem trafny, bo teraz jeśli grają łuczników, no to może to obijać. Całkiem spoko. Teraz tak, chciałbym Oneiro. Kurde, kurde. Adalia. Kurde, Adalia jest pusta. To nie zagram. No to wygląda źle. Ajajaj, szkoda. Nie mogę zagrać. Szkoda, nie? Adalia pusta. No to będziemy mieli ogromny problem. Bo jeśli on się rozstawi z łucznikami, to ewentualnie to Filipa może ściągnąć na czysto? No zobaczymy. No teraz najważniejsza karta to jest łucznik na łapie. Ewentualnie, no nie wiem, upiór na łapie, nie? Żeby cokolwiek było. Na Adalię. Najwyżej sobie łucznika zagram już tam z desantu, wzmocnię. O Boże. To jest masakra jakaś. Dobra, jest upiór. Co wy na to? Bo tutaj upiora mogę sobie zagrać z Adalii. Prędzej czy później. A tu na przykład bym miał z desantu, czyli wzmocniony byłby ten. No to całkiem, całkiem. Tu z Oneiro jeszcze mam na przykład Ronvida. Ja nie ma co wybrzydzać same goldy praktycznie. Zobaczymy, czy on łucznikiem zacznie, czy nie. Czy Ronvidem. Typiarą? Serio? Jakie pokwitowanie! Typiarą zaczyna sobie. Aha, bo to może przenosić. To może góry przenosić, tak? Są rzeczy, o których nawet wiedzącym się nie śni. To na razie tak. Niech on tutaj... troszkę tutaj sobie kart nabafuję, a będę Filipę rzucał. Chyba drugi upiór za chwilę. Chyba drugi upiór i później dopiero desant, żebym miał pewność, że wszystko zniszczę.
Za króla! Zaredanie! Za wolność! Dobra, tu teraz Filipa wkracza na rejon. Będzie obijał, czy nie będzie? Dobra, to teraz Filipa wkracza na rejon. Zobaczymy, co obijemy. Dwójeczka, tak? Okej. Dwójeczka została, czyli teraz dwa razy łucznik. Dwa razy łucznik u mnie, typiarę zbijam. Nie, typiary nie zbijam. Interesujące. To może Falibor? Zdrajcy! Zapłacą za to, co zrobili. Dobra, żeby już tego łucznika zniszczyć. Bo on go jeszcze może później podbić Radowidem, nie? Fregata. Dobra, no to ciśniemy. Teraz to zagranie. Wiadomo, że jest tutaj Shilla niestety, ale nic nie zrobimy. Pyk, pyk, tego już nie ma. Jest tak, 21-8, on ma fregatkę, ja nie mam jednego łucznika. I teraz prawdopodobnie będę grał Zygmunta w fregatę. No, okej, on ma Filipę. Dobra. Kiedy myślę o ojcu, mam ochotę zabijać! Czyli on taki troszkę tutaj techy wrzuca. Jest fregata. No my mamy jednego jeszcze Kedweńskiego. I tu jest ten Ronwit. Oblężenie! Okej, no to ładnie Siroko wytrzymałem. Kurde, niespodziewany to może być meczek. On ma zupełnie inny deck tak naprawdę. To jest na oblężenie, więc to nie jest ten sam. To jest tutaj z typiarą, z różnymi innymi. No w ogóle nie zagrałem z tym, więc na Oneiro. Na Oneiro może wrzący? Chociaż nie. To jest na 7. Sirocco. Tak naprawdę tego już nie muszę trzymać. Oj, oj, oj. Magia. Może magia? Dobra, niech będzie magia. Dwójeczkę. Kurde, tutaj trójka. Spróbuję to utrzymać sobie, na przykład tego zbić, nie? Nawet jak dostanie w pysk. I draug jeszcze. Idziemy w gnój. Okej, no to tak. Pyk. Kurde, teraz mam 50-50. Mogłem sobie to obić, nie? Robimy tak. Robimy tak, ewentualnie sobie obiję tego Falibora, chociaż no ten pewnie zginie teraz. 50-50 będzie, ale będą jaja. A, taran. Okej. Taran. I teraz tak. Oj. Dobra, jest 7 i mam 1 ataku. Wiecie, że muszę to zagrać. Okej, okay, od tego zależy, od tego RNG. Nie mogę sobie obić swojego, bo wtedy mam no 13 i to mi nic nie daje, nie? Okay, nie mam pytań. Nie mam pytań. Mamy skrzyneczkę, ale jaja. Dobra. To było no. To była masakra totalna. Nie widziałem jeszcze takiej rolki na wygraną. No i teraz tak, mamy skarby. Za to łapeczka. Za to łapeczka, proszę państwa. Ale jaja. Ale jaja. O! Duch Tasaka! Superowo! Mamy krasnoluda kolejnego. Stary Tasaka wjechał. Jeszcze taki tytuł by się przydał. Stary Tasaka.
Dobra, bibelotki. Stary tasaka jest w kapeluszu. No bo tutaj co? Tej kolejnej ramki nie ma, nie? No ewentualnie z tym pasuje, nawet z lusterko. Ale jaja. No to dobra, stary tasaka. Ale meczek był. Niesamowita sprawa. No to cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Piszcie, jak wam się podoba ten event, co już udało wam się zdobyć, czy może jakiś rewersik, może coś fajnego. No i no będziemy grali na pewno na streamie dalej do tego trzeciego, później podru. Myślę, że tą stówkę wbijemy. Cóż, do następnego. Zostawcie łapę, subskrypcję i bywajcie. Hej, hej, hej.